Droga powiatowa na odcinku Kościelec-Gąsiorów została oficjalnie otwarta. Koszt wykonanych robót wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniosły 2 100 000 zł. 812 000 pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki powiatu kolskiego to kwota 772 747 zł. A gmina Kościelec przeznaczyła na inwestycje kwotę 515 165 zł. Inwestycja po drodze głównej to jest 740 metrów plus sięgacz w ulicę Długą. W ramach inwestycji została poszerzona jezdnia do 6 metrów, wydzielone nowe stanowiska parkingowe pod kątem 60 stopni przy cmentarzu parafialnym. Zmodyfikowany podjazd pod samą bramą cmentarza, zostało wykonane odwodnienie, chodnik w części w technologii z kostki betonowej brukowej, w części asfaltowej. Odwodnienie jest w postaci odbiorników pogłębionych rowów z odebraniem wód z poprzeciwległej strony drogi przez pusty i przy kanaliki, z umocnieniem pobocza kruszywem, z obsianiem trawą części zielonych, z zaaranżowaniem przestrzeni zielonych przy cmentarzu. No myślę, że też i samo rozwiązanie, poprawa bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wymianę całkowicie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, jak również doświetlenie przejść dla pieszych. One przyczynią się tutaj do poprawy bezpieczeństwa i będą służyć społeczeństwu lokalnemu. Bardzo serdecznie podziękować starostwu powiatowemu za wspaniałą współpracę. Te podziękowania składam na ręce pana starosty. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja pamiętam sytuację na samym początku, gdzie pan starosta zorganizował spotkanie z wójtami, z burmistrzami i wtedy zapowiedział, że chciałby realizować razem z nami wspólny taki plan budowy dróg, czy tam ewentualnie innych rzeczy. Wówczas tą drogę zgłosiłem i byłem naprawdę przekonany, że dojdzie do realizacji, bo ta droga jest naprawdę, ta przebudowa drogi jest bardzo istotna, bardzo ważna tutaj dla mieszkańców Kościelca, ale proszę zwrócić, nie tylko dla mieszkańców Kościelca, bo to jest droga taka przelotowa jak gdyby, tak, w stronę Gąsiorowa, Trzęśniewa i tam potem aż do Tur. Jest to naprawdę coś wielkiego dla nas, wspaniałego i myślę, że ta współpraca w dalszym ciągu będzie się dobrze układała. To życzę nam tutaj wszystkim, ale również i starostwu. Z góry jeszcze raz mówię bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim radnym, którzy też przeznaczyli środki na przebudowę tej drogi, zwłaszcza radnym pani przewodniczącej Zofii Kokocińskiej i pani Ewie Sobczak, które tutaj no, starania były ich takie wyjątkowo duże, żeby ta droga po prostu była. Kolega wójt Dariusz Ostrowski mówi takie trochę podsumowanie tych naszych działań, także rzeczywiście zaczynaliśmy od tego, że chcieliśmy wszędzie takie duże strategiczne inwestycje realizować, nie tylko na nakładki i remonty, ale przebudowy i uważam, że udało nam się w tej kadencji, w każdej gminie takie bardzo ważne dla społeczności, ale i dla tej całej komunikacji i bezpieczeństwa, o którym mówił pan dyrektor, inwestycje zrealizować i ta również wpisuje się właśnie w takie zadania. Wszyscy, co pamiętają, jak było, a jak jest, to myślę, że są przekonani o tym, że po prostu zmieniliśmy rzeczywistość bardzo mocno, bo ja też tutaj tą drogą często uczęszczałem. Dzisiaj z przyjemnością patrzę, jak to wszystko wygląda. Także właśnie wam chciałem bardzo też podziękować za tą współpracę. Wszystkim i gminom, i partnerom, i panu dyrektorowi, i radnym. Ale w szczególności to jak już jest kamera, moim radnym, z którymi współpracujemy, nie ma Marka Świątka jeszcze z tej gminy. To wszystkiego najlepszego dziękuję i mam nadzieję, że będziemy jeszcze takich inwestycji robić dużo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dyrektorem szkoły
tym bardziej skłaniam się do tych podziękowań, bo zapewnione jest bezpieczeństwo. Przejścia dla pieszych, które są wyświetlone, przejścia, gdzie przemieszcza się młodzież w godzinach nie tylko, kiedy jest widno, ale i w wieczornych. Zmierzają w kierunku szkoły, bo wszyscy tam przyciągają, w kierunku amfiteatru, który gości w okresie lata duże rzesze, nie tylko dzieci, ale i młodzieży. I przede wszystkim młodzież i dzieci, którzy przyjeżdżają właśnie z tamtej strony do naszej szkoły. I bardzo ich chętnie do siebie przyciągamy, ale myślę, że ta droga też tym będzie pomagała. Także ja bardzo dziękuję w imieniu swoim i dziękuję panu staroście i całemu samorządowi gminy Kościelec. Dziękuję też radnym i sobie są to wasze Ale ładnie.